Cześć, witajcie w Holandii. Dziś podzielę się z Wami numizmatycznymi ciekawostkami o tym kraju. Słowo gulden pochodzi od holenderskiego słowa złoty. Początki guldena sięgają średniowiecza. Władcy Niderlandów bili wtedy złote monety, którym nadali nazwę golden florin, czyli złoty floren. Ciekawostka. To właśnie na tych holenderskich guldenach wzorowali się nasi medalierzy w czasie powstania listopadowego. Wybili oni wówczas dukata powstańczego z 1831 roku, łudząco przypominającego dukata holenderskiego. Na awersach ostatnich guldenów była postać Beatrycze, królowej Niderlandów w latach 1980-2013. Nazwa Amsterdam pojawiła się po raz pierwszy w 1275 roku. Oznaczała ona Tamę. Amsterdam, początkowo jako wioska, został zlokalizowany nad Tamą, chroniącą osadę przed wodami rzeki Amstel. Drobną monetą dla guldena były centy. 100 centów to jeden gulden. Mała ciekawostka. Kanały w Amsterdamie nie są zbyt czyste. Jednym z powodów tego faktu jest masowe wyrzucanie rowerów właśnie do kanałów. Każdego roku wyciąganych jest między 12 a 15 tysięcy rowerów. Część z nich była wcześniej kradziona. Poza Holandią waluta ta obowiązywała także w holenderskiej kolonii Surinamie do 1962 roku, na Antylach do 1940 roku, w Luksemburgu do 1839 roku oraz w Belgii do 1832 roku. Często spotykany w Amsterdamie symbol trzech liter X nie oznacza holenderskiego zamiłowania do pornografii. Trzy litery X to trzy krzyże świętego Andrzeja, rybaka ukrzyżowanego na krzyżu w kształcie litery X. Trzy litery X znajdują się również w herbie Amsterdamu. Sklep z pamiątkami, tulipany, kaczuszki, plecaki, torby. No i oczywiście pamiątki z Holandii. Ciasteczka. A także różne akcesoria. Ciekawostka. Od 2008 roku w Amsterdamie nie można palić tytoniu, ale w tak zwanych kafeshopach dozwolone jest palenie marihuany i haszyszu. Gulden holenderski, lub inaczej zwany floren, był walutą używaną w Holandii aż do 2002 roku. Wtedy Holandia weszła do strefy monetarnej euro. Guldeny miały bardzo ciekawe nominały i nazewnictwo. Mieli monetę 2,5 guldena, czy też banknot 25 i 250 guldenów. Potoczne nazewnictwo banknotów też było bardzo pragmatyczne. Przykładowo, 50 guldenów nazywano słonecznikiem, a 250 guldenów latarnią morską. Mennica w Utrechcie jest jednym z najstarszych zakładów menniczych na świecie. Istnieje od 1567 roku, aż do dziś. Mennica w Utrechcie była jedną z trzech obok wiedeńskiej Hauptmünzamt w Austrii oraz firmy Haugenin w Le Locle w Szwajcarii, które biły dla Polski monety obiegowe po I wojnie światowej. Wtedy Mennica była całkowicie w ruinie i Polska nie była w stanie samodzielnie wybić tak dużych ilości monet, dlatego te trzy mennice solidarnie nam pomogły. Mówimy tutaj o monetach o nominałach 10, 20 i 50 groszy, które były bite w ilościach odpowiednio 100 milionów, 150 milionów i 100 milionów sztuk. A tymczasem żegnam się z Wami z lotniska. Dzięki za oglądanie. Cześć.